Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutrala. To kolejny odcinek z Gry Shakes and Fidget i dzisiaj przede wszystkim pogadamy sobie o aktualizacji 14.1, dlatego że oficjalna lista zmian została już przed chwilą zaprezentowana i powiem wam szczerze, że jest naprawdę, naprawdę ciekawie. Po drugie pokażę wam link, który przez przypadek twórcy udostępnili nam, a w zasadzie wysłali na pocztę już tamten piątek. Co prawda poniekąd już o tym nagrywałem wczoraj, no ale wczorajszy film został ukryty. No i właśnie to będzie trzecia sprawa poruszana w tym filmie, czyli wyjaśnię wam dlaczego ten wczoraj Wczorajszy film ukryłem, bo powiem wam szczerze, że no na pewno dużo osób gdy ten film wrzuciłem, było tam w pracy, w szkole, chcieli sobie obejrzeć po południu czy też wieczorem, no a jak wrócili do domu, no to już tego filmu nie było. Więc uważam, że jestem wam winien wyjaśnienia. Także tyle. Na wstępie zostawcie oczywiście kciuka w górę. W tym momencie zjeżdżajcie w dół, klikajcie tego kciuka, będzie mi bardzo, bardzo miło. Wy lubicie jakieś tam filmy o przeciekach, o aktualizacjach, więc po prostu naciśnijcie tego kciuka w górę, tak jak mówię, będzie mi bardzo, bardzo miło, będę wdzięczny. Subskrybujcie z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha linki są przy piętym komentarzu oraz opisie no i możecie pisać oczywiście komentarze co wy sądzicie o tej aktualizacji jestem bardzo ciekaw waszych opinii dobra, może zacznę od tego dlaczego w ogóle ten wczorajszy film został ukryty, co prawda ja to już wyjaśniłem na Discordzie, więc no już poniekąd w sensie no już część ludzi wie po prostu dlaczego no ale wiadomo, że na Discordzie nie ma tyle osób co obejrzy ten film więc również tutaj myślę, że jestem wam winien wyjaśnienia, no i pozwolicie, że przeczytam po prostu to, co napisałem na Discordzie i coś tam ewentualnie dopowiem. Więc tak, dzisiejszy film zniknął, ponieważ twórcy poprosili mnie, jak i innych partnerów, którzy coś na ten temat opublikowali, o usunięcie zawartości zawierającej przecieki. Nie musiałem tego robić, ale postanowiłem uszanować ich prośbę, na tym polega współpraca. Zależy im na tym, aby to gracze jako pierwsi mogli odkrywać nowe rzeczy w gierce i w sumie w pełni to rozumiem. Kto zdążył, ten zdążył, kto poszuka, to i tak znajdzie. Miłego popołudnia. Dokładnie coś takiego wczoraj o godzinie 16.30 umieściłem na swoim Discordzie. No, bo po prostu taka jest prawda. Faktycznie do mnie napisali, faktycznie poprosili, żebym to usunął. Nie musiałem tego robić, bo to nie było, wiecie. Coś, co oni mi wysłali, powiedzieli: Spójrz sobie, ale nikomu nie mów. A ja na przykład o tym zrobiłem film, no bo to wtedy wiadomo, żeby było bardzo słabe. To były po prostu grafiki, które gdzieś tam latały i w dalszym ciągu latają po różnych Discordach. No i po prostu i tak ludzie już to mają więc jak tam sobie poszukacie to na pewno znajdziecie ale szanuję ich decyzję, rozumiem to, postanowiłem to usunąć bo faktycznie mogłem poniekąd wam zepsuć jakieś doświadczenia właśnie z tej aktualizacji, która się zbliża jakieś tam ewentualnie, no głównie doświadczenie swoje nie, głównie po prostu zabawę, jaką moglibyście wyciągnąć z odkrywania tych nowych rzeczy, mogłem tym filmem wam to poniekąd zniszczyć, chociaż wy lubicie takie liki no ale wiadomo jak to wygląda, dlatego też postanowiłem tam ten film ukryć, bo miałem o to masę pytań, więc po prostu zacznę od tego właśnie ten film. No i dobra, teraz możemy lecieć. Jeżeli chodzi o aktualizację 14.1, to powiem wam szczerze, że nie ma jeszcze niestety wersji polskiej, więc ja tutaj jestem na forum angielskim. Mam to jak widzicie przetłumaczone na polski, więc może to nie być idealnie. No, ale lecimy. Przede wszystkim tak. Na początku zaczynamy jak zawsze od tutaj nowych funkcji, bo jeżeli chodzi o aktualizację, to tak jak widzicie, o, dokładnie. Teraz widzicie, jest to dziennik zmian aktualizacji 14.1. No i jest ona ma ona zostać wydana jutro, tak już ogólnoświatowo, że tak powiem. Więc jutro już będziecie mogli korzystać sobie, z tych wszystkich funkcji, o których mówię w dzisiejszym filmie. No nie wiem o której to będzie, bo tu jakby nikt nie jest sprecyzowany. Podejrzewam, że najpóźniej około godziny 16.00. Już będziecie mogli tam na Steamie wyczekiwać aktualizacji na telefonach, tak samo w jakimś sklepie Play, Apple Store. No i ewentualnie jeszcze właśnie na przeglądarce. No to wystarczy, w sumie, że odświeżycie stronę i będzie wszystko git. No i dobra, mamy przede wszystkim nowe funkcje. I teraz, tak ogólne, wprowadzenie nowego systemu wsparcia, wsparcia dla wersji angielskiej. Wersja globalna pojawi się później. No to taka pierdółka. Druga sprawa, motyw Glatoni dla helwejtora. Czekaj na więcej wiadomości. Czyli po prostu mamy. Jakieś zmiany w elevatorze, jakieś tam zmiany, zapewne graficzne, natomiast jeszcze nie wiadomo, kiedy ten elevator będzie. Już widzimy, że powoli się pod niego szykują. Jeżeli chodzi o ten motyw Glatoni, to jest po prostu nazwa chyba tej edycji elevatora. Natomiast jak wpisałem w tłumaczu, to mi wyszło, że obżarstwo czy coś takiego, więc może taki będzie po prostu motyw tej edycji. No ale jeszcze nie wiadomo, kiedy to będzie. Tak czy inaczej, z tego co czytałem na niemieckim forum, to jeszcze troszkę będziemy musieli poczekać, natomiast no, żeby ten dziennik zmian, powiedzmy, był w pełni kompletny, no to musieli o tym wspomnieć, że w tym helewatorze faktycznie coś zmieniali. Dalej, postać, rozszerzone wyświetlanie informacji, gdy niektóre funkcje gry są odblokowane. No i mamy tu na przykład klucze do lochów, manekin, odłamki magicznego lustra itp. Szczerze mówiąc, nie wiem o co tu chodzi, w sensie zobaczymy, to jest też raczej taka pierdółka, powiedzmy, no bo nie wiem o jakie informacje chodzi. Może tu mamy jakieś dodatkowe napisy, jak mamy odblokowany ten manekin, albo właśnie jak mamy to lustro skompletowane, zobaczymy, jak to wyjdzie. No ale tak czy inaczej, to, co najbardziej nas powinno interesować, to są lochy. I teraz uwaga, pięć nowych lochów w strefie światła oraz w strefie mroku, bo to jest tak dziwnie przetłumaczone. W tym 10 osiągnięć udostępnianych w każdy piątek. No i właśnie, teraz jak Wam może pokażę wersję angielską, bo tutaj też kto chce to sobie może zatrzymać i po angielsku poczytać, no to jak widzicie będziemy mieli faktycznie 5 nowych lochów, czyli te przecieki okazały się prawdą, pewnie też dlatego musiałem ten film usunąć. Te prze przecieki, tak jak mówię, okazały się prawdą, no i mamy 5 nowych lochów, czyli łącznie można powiedzieć, że 10, no bo oczywiście strefa światła oraz strefa mroku, no i będziemy mieć również 10 nowych osiągnięć, czyli pewnie tutaj za pokonanie danego lochu w strefie światła oraz strefie mroku, no i mają być udostępniane co piątek, czyli to też taka ciekawostka, że nie będą one naraz tak jakby wrzucone do gry, tylko po prostu co tydzień będziemy mieli nowy content, powiedzmy do klikania. Powiem wam szczerze, że ciekawe, ciekawy zabieg bardzo, dlatego, że nie wrzucam tego naraz, bo to by było faktycznie troszeczkę głupie, żeby nagle taki boost postaciom zrobić. No ale i tak co tydzień nowy loch, co tydzień można Powiedzieć, że 20 nowych przeciwników, no to jest naprawdę. No, coś wielkiego, coś co od dawna się nie wydarzyło, to co już w tym wczorajszym filmie mówiłem. Sorry, że do niego nawiązuję, bo dużo osób mogło go nie obejrzeć. No, ale tak jak mówię, dawno się nie zdarzyło, żeby taka wielka powiedzmy zmiana, taki wielki nowy content został do gierki dodany. Więc tu akurat na duży, duży plus. No i w zasadzie tyle. Chyba nie muszę tu nic dodawać. Zaraz w ogóle wam pokażę ten leak, właśnie w związku z jednym z tych nowych lochów. Także zaraz, ale dobra, lecimy dalej. Tu może znowu sobie włączę tą wersję Polską. No i teraz tak, zmieniony widok lochów, mapa przeciwnicy i wymagania. Dokładnie ma zostać całkowicie zreworkowana mapa lochów, ma to zupełnie inaczej wyglądać. Także też jestem bardzo ciekawy jak to faktycznie wyjdzie. No i oczywiście jak to już będzie dostępne, jak już ta aktualizacja wejdzie, to postaram się wam nagrać na ten temat film i po prostu wam to pokazać. Um... Kolejna sprawa to po prostu Będzie nam pokazywało Na którym piętrze możemy wygrać Gwarantowanego epika Ja tu wolę sobie nieraz przełączyć na wersję angielską Bo jest to po prostu lepiej wytłumaczone No ale właśnie mamy teraz pokazane Gdzie tego epika będziemy mogli Na 100% dostać Żeby nie wiem no może po prostu Żeby wiedzieć co bardziej nam się opłaca bić Albo coś takiego W każdym razie teraz coś takiego będzie I jeszcze ostatnia rzecz Boss końcowy tu może znowu na język polski Boss końcowy każdego lochu Nagrodzicie teraz epicką grom. No tu chodzi oczywiście o epicki przedmiot, więc no, ostateczny boss, powiedzmy os, czyli dziesiąty w zasadzie, jeżeli chodzi o te lochy, taki już końcowy przed zamknięciem lochu, y, da nam teraz y, na pewno i item epicki. Y, tak to było, jeżeli chodzi o pierwszych dziewięć lochów, potem to jakoś było zmieniane, że już nie każdy boss nam dawał y, tego epika, już tak nie było. No a teraz, jak widzicie, każdy loch da nam w sensie ten boss końcowy każdego lochu da nam na pewno tego epika. Dobra, więc tak to wygląda. No i teraz na momencie, gdy wyłączymy sobie tą listę zmian i teraz będę mógł Wam zaprezentować to, co dotyczy właśnie tego lochu, co zostało zlikowane w tamten piątek. Więc tak, w piątek około godziny 16, to był który dzień? Zaraz Wam powiem. Nie jest to jakoś bardzo istotne, ale niech będzie. 21 października, dokładnie. 21 października została wysłana do wszystkich taka wiadomość na gierce. Dzisiaj możesz znaleźć klucz do Domu Strachów. Prawdopodobnie tak się będzie ten loch nazywał. Skopalni Klejnotów oczywiście, Strefa Światła od poziomu 240, no i Strefa Mroku od poziomu 350, od godziny 16. 10 nowych, mrocznych przeciwników czeka, abyś... czeka, żebyś je, ich pokonał. No, i w zasadzie tyle, nie? To takie powiedzmy moje tłumaczenie niech będzie, bo tu jakaś standardowa formułka, jak to zawsze hypują na jakieś nowe rzeczy. Co z tego możemy wywnioskować? To, że właśnie z okazji Halloween na 100% będzie nowy loszek, to w ogóle pierwsza sprawa. No i prawdopodobnie pierwszym z tych pięciu nowych lochów właśnie i w strefie światła i w strefie mroku to będzie ten loch Dom Strachu właśnie z okazji Halloween. No i mam już dokładnie podane od którego poziomu mamy strefę światła, od którego poziomu mamy strefę mroku, od której godziny, bo to też jest w ogóle ciekawe, że teraz nagle od godziny 16 dopiero zostanie włączony drop tego klusza. To w ogóle też taka ciekawostka. No i w zasadzie tyle, nie? I taka wiadomość, tak jak mówię w piątek około godziny 16 widnia przez chwilkę, no i potem ją... Wyłączyli i napisali nam coś takiego. Tutaj oczywiście też mam dla was screena. Upiorny spoiler. Niestety o tydzień za wcześnie wysłaliśmy wiadomość w grze dotyczącą domu strachu. Nie szukajcie klucza w kopalni klejnotów, bo jeszcze go tam nie znajdziecie. Potraktujcie wyciek jako spoiler. No i właśnie, tutaj już oficjalnie powiedzmy, supporterzy we wszystkich językach wysłali taką wiadomość, no i to wskazuje na to że ten dom strachu wejdzie właśnie w aktualizacji 14.1 i że w piątek o godzinie 16 będziemy mogli znaleźć ten klucz i zmierzyć się z tymi przeciwnikami w lochu i będzie to tak jak wspomniałem pierwszy z pięciu lochów dodanych właśnie w tej aktualizacji skoro no napisali, że w piątek to było tydzień za wcześnie no to raczej to będzie od tego piątku teraz przyszłego czyli bodajże od dokładnie 28 października na to wygląda jeszcze tu się musiałem kalendarzem posiłkować że tak powiem. No, więc to odnośnie tego lika dotyczącego nowego Lochu, co już pokazałem Wam we wczorajszym filmie, no ale w dalszym ciągu powtarzam, że niestety musiał on zostać schowany. W ogóle ten film też, no ja dodałem tam około godziny 12, schowałem około godziny 16, więc tak jak już wspomniałem, co prawda on tam zebrał już te 4 godziny ponad 2000 wyświetleń, no ale tak czy inaczej większość osób raczej nie zdążyła go obejrzeć, więc dlatego też te wyjaśnienia po prostu stwierdziłem, że Wam się należą. Dobra, wracamy sobie do. Tego, ok? No i teraz mamy pewne zmiany. Jeżeli chodzi o. Yy... Okej, okay, jeżeli chodzi o, bo tutaj no to tłumaczenie jest strasznie słabe, ale w dalszym ciągu nie na tej polskiej wersji. Klaser. Szczęśliwe monety znalezione w zadaniach podczas wydarzenia Szczęśliwy Dzień liczą się teraz do osiągnięcia Square Ace, czyli tu chodzi po prostu o znalezienie tysiąc tych szczęśliwych monet. To akurat fajnie, bo gracze free to play, którzy nie mają reklam, prędzej czy później będą mogli to osiągnięcie zrobić. Kolejna sprawa, jeżeli chodzi o postać. Ponowne zbalansowanie druida. Dokładnie. To też jest bardzo ciekawa rzecz w tej aktualizacji. Totalnie o tym zapomniałem. Poprawiono oblicze pancerza i przerobiono pewne wartości, czyli po raz kolejny jakiś tam rebalance tego druida, wreszcie pancerz powinien działać tak jak miał od samego początku. No i jeszcze tutaj jakieś powiedzmy zmiany w tych przelicznikach tego druida zostały zastosowane. No i druga sprawa odnośnie postaci. Niektóre przedmioty, na przykład klucze do lochów, jajka zwierzaków, odłamki magicznego lustra nie są już przechowywane w ekwipunku, ale wyświetlane przy odpowiedniej funkcji gry. Okej, okay, to jest też bardzo ciekawa sprawa, bo pamiętamy, że nieraz to lustro czy te jajka zajmowały miejsce w tym plecaku, a teraz wygląda na to, że już nie będą tego miejsca zajmować, tylko po prostu będą tak jakby widoczne, żeby kliknąć, tak jak teraz jest nieraz z jajkami, żeby kliknąć w miejscu danego pupila i to jajko się otworzy, chyba tak to będzie działać, tak to rozumiem. Więc kolejna bardzo dobra rzecz, szczerze mówiąc. No i ostatnia rzecz z tych zmian, opcje, dodany tekst, informacje, to w sumie nie są zmiany, to są ulepszenia niby. No ale to wiadomo, tu są nowe funkcje, a tutaj, tak jak mówię, takie zmiany. Dodano tekst informacyjny do postaci gry SSO, że stracisz dostęp do konta po odłączeniu się od usługi i żadne hasło nie zostało ustawione wcześniej. No i tu też chwilę myślałem o co chodzi, no ale wygląda wszystko na to, że po prostu jak ktoś sobie zakładał konto przez jakiegoś Androida czy przez Apple, to wtedy to hasło miało jakby tworzone automatycznie i nie ustawiał sobie żadnego swojego. No i teraz jak będzie chciał odłączyć, będzie taka osoba chciała odłączyć swoje konto właśnie np. od Apple'a, no to będzie informowana, że... Straci dostęp do tego konta i będzie tam musiała się bawić z supportem, i tak dalej. Więc to akurat na plus, bo widziałem, że sporo osób, wbrew pozorom, miało problemy, właśnie jak coś takiego zrobili. No i teraz mamy naprawione błędy, jeżeli chodzi o klaser po raz kolejny. Zobaczcie, tutaj klaser jest przetłumaczony jako album na wycinki, a tutaj mamy notatnik, więc taka ciekawostka, ale dobra. Osiągnięcie święty Mikołaj jest teraz poprawnie odlokowywane, jeśli nie ma butów, gdy, gdy dzień zmieni się z 5 na 6 grudnia. Właśnie to Działało tak, że tak naprawdę chyba wystarczyło się zalogować 6 grudnia na konto, nawet nie musiałeś tych butów zdejmować, żeby to osiągnięcie ci wpadło. No i nie mogli sobie z tym poradzić od wielu, wielu lat tak naprawdę no a teraz wygląda na to, że może w końcu to zadziała tak, jak zadziałać powinno, więc to pierwsza sprawa. No i druga sprawa osiągnięcie jeźdca smoka jest teraz poprawnie odlokowywane jeśli 50% wierzchowca zostanie zdobyte z paczki grzybów. Okej, okay, tu w sumie nie wiedziałem, że to nie działało tak, jak działać powinno. Dobra, teraz mamy sprzedawcę grzybów. W sumie to nie będę wam przesuwał, żebyście mieli git. Jeżeli chodzi o sprzedawcę grzybów, to mamy tak: w pewnych okolicznościach pakiety eventowe, na przykład pakiety letniej wyprzedaży były wyświetlane poza okresem i. Eventu. Niektóre opakowania grzybów nie były wyświetlane w przypadku niektórych metod płatności. Teraz notka podpowiada, jakimi metodami płatności można je kupić. Kupony influencerów nie mogły zostać wprowadzone, jeśli świat gry był, został załadowany przed 16. Okej, okay, to ciekawe. To coś, powiedzmy, co mnie w teorii dotyczy, ale w sumie nie do końca tego rozumiem. Już od dawna, szczerze mówiąc, z tymi kodami od nas nie miałem żadnych problemów i ludzie też mi nic nie zgłaszali za bardzo, więc zwłaszcza na nowe światy, nie, bo tam te ogólne te jakieś problemy były. Pamiętam, ale na nowe światy to wszystko raczej działało git, więc no nie wiem o co chodzi, szczerze mówiąc, ale no niech będzie. Jeżeli naprawili to git i, te, i na Steamie kupowanie grzybów w niektórych walutach nie było możliwe. Okej, okay. to są naprawione błędy, jeżeli chodzi. O tego sprzedawcę grzybów. Teraz mamy tak: czad, literka J była za daleko na lewo. To w ostatniej aktualizacji zepsuli, śmiesznie to wyglądało, jak się pisało J. Fajnie, że to naprawili, bo irytowało. No i teraz naprawione błędy, jeżeli chodzi o postać. Mamy tak: opisy postaci były błędne, gdy zaczynały się od spacji. Przedmioty bardów mogą zmieniać atrybuty na złe, gdy są wyposażone przez towarzyszy. O, i to jest to, co również Wam mówiłem w tej serii z barda. Wielokrotnie na to zwracałem uwagę. No i chciałem, żeby wreszcie to naprawili i wygląda na to, że teraz już będzie git. Wyposażenie Barda w broń czasami zmieniało atrybut siły na zręczność, no to. No to w sumie. A, nie, nie, nie Barda, sorry, Berta. Ok, czyli tu chodzi o pachołka, to nieważne. Dzięki sztuczce możesz wyposażyć towarzyszy w broń poza klasą. Okej. Okay. Przeterminowane mikstury nieaktywnych postaci zostały ukryte wizualnie, aby ale nadal wliczane do wartości. Dobra, i właśnie o tym błędzie też słyszałem, że jak ktoś się nie logował na swoją postać, to tak jakby czas mikstur mu nie leciał, czyli te mikstury były cały czas na tej postaci tak jakby aktywne. Nie rozumiem tego przedostatniego do końca, ale no to są naprawione błędy, więc pewnie zrozumie ten, kto na taki błąd napotkał. Ja tutaj czegoś takiego nie miałem akurat. Dobra, lecimy dalej. Jeżeli chodzi o Karszmę, w pewnych okolicznościach epiki nie były generowane podczas wydarzenia Epic Quest Extravaganza i faktycznie sporo osób zgłaszało problem że nie dostało epika za 100 awki albo za 300, więc tu akurat na plus, że to naprawili. Teraz mamy gildię. Czasami. Wyszukiwarka gildii nie działała jeśli nazwa gildii zawierała pewne znaki specjalne i druga sprawa, możesz zaatakować inne gildie i opuścić gildię, aby zaatakowana gildia automatycznie wygrała i zyskała honor. Dobra, to faktycznie też się działo tu na w58, tak kilka razy przegraliśmy, więc fajnie, że to również naprawili. Dalej twierdza, animacja pociąg jednostek zatrzymana po pierwszej wyszkolonej jednostce było coś takiego, ale to nie będę się w to zagłębiał. Podziemie budynki mogą mieć wyższy poziom niż główny budynek yy... o kurde, to było coś takiego, nawet nie wiedziałem a to ciekawe, ciekawe ile osób skorzystało na tym, że na przykład dobiło sobie, nie wiem do trenera 15, jak mieli, mieli serce 10, nie, tak strzelam po prostu yy, ciekawe, dobra, sala chwały aplikacja, F funkcja porównaj postać, ikona skalowania może spowodować awarię, i to faktycznie się działo. <laughs> Sorki tutaj. Faktycznie coś takiego miałem, że jak chciałem na y, swoim telefonie porównywać tam postacie, porównywać statystyki, generalnie postaci, y, to mi się w nieskończoność ładował grzyb, więc tu fajnie, że też to naprawili. No i opcje, e-mail weryfikacyjny wyświetla teraz prawidłową liczbę grzybów podczas fazy rejestracji wstępnej. Y, dobra, i tyle błędów, i tak generalnie wygląda ta aktualizacja. Powiem Wam szczerze, że chyba jedna z lepszych aktualizacji od ostatniego, nie wiem, czy nie roku. Oczywiście wprowadzili ten elevator, wiadomo, ale generalnie powiem Wam szczerze, że naprawdę masa błędów naprawionych, które mnie irytowały. Ja zawsze jak ktoś ogląda w ogóle te omówienia aktualizacji, ten wie, że większość błędów mnie na przykład nie dotyczyła. No a tu jak widzicie, bardzo dużo tych błędów wiedziałem o nich i tak jakby mnie dotyczyła, więc no pewnie większość graczy również. Także w ogóle fajnie, że tyle tych błędów ponad Naprawiali które były naprawdę istotne, bardzo fajne nowe funkcje. No, wreszcie jakieś coś nowego, faktycznie, a nie tam jakieś zmiany kosmetyczne to druga sprawa, tutaj jakieś zmiany również ciekawe, no generalnie wydaje mi się, że jedna z lepszych aktualizacji w ostatnim czasie w tej gierce więc ja osobiście jestem bardzo bardzo zadowolony dobra, to już mogę wyłączyć i tyle tyle, troszeczkę długi odcinek wyszedł ale mam nadzieję, że się podobało, piszcie oczywiście w komentarzu, co wy sądzicie o tej aktualizacji, bo jestem bardzo, bardzo ciekaw waszych opinii, tak jak mówię, według mnie jedna z lepszych aktualizacji ostatniego czasu, możecie subskrybować dzwonem oczywiście, możecie pamiętać o tej łapce w górę teraz w tym momencie zjeżdżajcie w dół i klikajcie będzie mi bardzo, bardzo miło wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha linki są przy piętym komentarzu oraz opisie i oczywiście pamiętajcie o tym komentarzu chętnie sobie poczytam Wasze opinie co do tej aktualizacji wszystko, dziękuję Wam pięknie za uwagę, za oglądanie trzymajcie się i cześć!